przejdzie i też będzie Panie oświecał. A zanim przejdę do meritum, też jak już dyrektor zaznaczył, zaprosiliśmy tutaj realizatorów, którzy będą pracować z nami w tym sezonie. Przedstawię parytetem. Agnieszka Olsten, która już jutro zaczyna próby do spektaklu Komediant Tomasa Bernharda. Premiera 12 grudnia tego roku na scenie regionalnej w Sieradzu, a potem przenosimy to do Łodzi. Paweł Świątek, który pracuje już od 2 tygodni nad spektaklem Książę Niezłomny Calderona Słowackiego. Pierwsza premiera sezonu 30 października. Wojtek Faruga, reżyser spektaklu Antoniusz i Kleopatra. Premiera na początku stycznia 2016 roku już. I jego dramaturg Tomek Jękot. Tomek Jękot jest również człowiekiem, który napisze jeden tekst, który będziemy mieli specjalnie napisany dla potrzeb teatru. Będzie to tekst inspirowany znanym filmem Thelma i Louise. I Michał Borczuch, który zrealizuje spektakl kończący sezon, łącznie z Eweliną Marciniak, która przysyła nam tutaj wspomożenie, jest w telefonie, jest po premierze we Wrocławiu, nie mogła przyjechać. Zaprosiłem koleżankę i kolegów też po to, żeby Państwo ich poznali, ale myślę, że to też będzie dobra sytuacja do tego, żeby Państwo potem mogli z nimi spokojnie porozmawiać. A teraz po kolei. Sezon, który rozpoczynamy, nazywa się My. Daliśmy sobie takie hasło, wychodząc z założenia, że znajdujemy się w tym teatrze, w tym mieście, może nawet w tym kraju i wszystko, co się gdzieś w repertuarze nam zdarza, dotyczy tego tematu. To, że dzisiaj nasza konferencja odbywa się też w tym miejscu, wynika też z tego założenia. Mamy przekonanie, że to jest najbardziej centralny punkt naszego teatru. Tu bije serce Jaracza, tu stykają się te energie realizatorów, widzów, pracowni, administracji. No tu na tym placu, więc to jest dla nas najważniejsze miejsce. Miło nam jest to miejsce też Państwu pokazać i jakby z tego miejsca rozpocząć tą podróż w tym sezonie. Zaczęliśmy premierę nad spektaklem Komediant, jak już powiedziałem, w reżyserii Pawła Świątka. To jest najbliższa nasza premiera w roli głównej, tytułowej Paweł Paczesny. Książę Niezłomny, przepraszam. W roli tytułowej Paweł Paczesny, w roli Feniksany zobaczą Państwo naszą nową aktorkę Magdalenę Jaworską, którą mogliście zobaczyć na Festiwalu Szkół Teatralnych. Jest ona jeszcze studentką Szkoły Teatralnej w Krakowie. Zdobyła nagrodę za rolę Litki w spektaklu Niech żyje wojna w reżyserii Remigiusza Brzyka. W tym spektaklu też ciekawą postać tworzy Andrzej Wichrowski, który w spektaklu Pawła gra rolę króla, a debiutował w teatrze w 1977 roku w Szczecinie rolą właśnie księcia Niezłomnego, więc tak trochę też koło nam się w tym My zapętla. Agnieszka Olsten przygotowuje komedianta i to jest taki nasz głos dotyczący My, naszego zawodu, profesji. Możemy zdradzić chyba największą tajemnicę tego spektaklu, że rolę komedianta zagra pani Barbara Marszałek. Czyli to jest też myślenie o kobietach w tym zawodzie, o kobietach w teatrze, o kobietach, które wykonują ten piękny, ale jakże trudny zawód. Z tym spektaklem związana też jest pewna nowość, którą wprowadziliśmy tutaj wspólnie w naszym myśleniu. Premierę dajemy 12 grudnia, ale wszystkich Państwa zapraszamy do Sieradza. Jak Państwo wiedzą, mamy sceny regionalne, mamy ich 4. Jesteśmy z nich bardzo dumni, ale chcielibyśmy, żeby te sceny były też dumne z nas, więc tak zdecydowaliśmy się drugą naszą premierę dać w Sieradzu. Zapraszamy wszystkich do Sieradza, miasto już na nas czeka. My czekamy na miasto, a potem przenosimy spektakl normalnie do regularnej eksploatacji w naszym teatrze. Mamy też taki pomysł, żeby w tym sezonie jeszcze jedna premiera odbyła się na scenie regionalnej. Tu mamy takie przymiarki do premiery spektaklu Thelma i Louise
i Radomsko, które by z nami ten spektakl wspólnie wyprodukowało. Zakończymy ten rok Antoniuszem i Kleopatrą, klasycznym tekstem Williama Szekspira, który podejmuje i z jednej strony problem władzy, ale z drugiej strony problem miłości, tego jak te dwie rzeczy z sobą gdzieś się przenikają, mimo że wydaje się, że są do siebie niepodobne albo budują dość duży konflikt. I z tymi realizacjami jesteśmy już bardzo zaawansowani. Realizatorzy dlatego też są też z nami, mogą Państwo o rzeczy dotyczące tych spektakli realizatorów zapytać publicznie albo w takim momencie, jak już zakończymy i będzie czas na indywidualne rozmowy, do czego ja bardzo serdecznie zachęcam. A w drugiej części sezonu spotkamy się z reżyserią Łukasza Gajdisa, również nieobecnego, Dominiki Knapik. I to jest ten tekst, o którym mówiłem, który napisze Tomasz Jękor, Thelma i Luis, Michał Borczuch i Ewelina Marciniak. Od tyłu Ewelina Marciniak przygotuje Powrót Odysa Stanisława Wyspiańskiego. Michał Borczuch przygotowuje się do przeniesienia na scenę jakiegoś tekstu Becketa. To na razie sobie rozmawiamy o tym, ale to też jest, wydaje się nam, jakoś bardzo ciekawym tropem. Wasa Żeleznowa w reżyserii Łukasza Gajdisa i Thelma i Luis w reżyserii Dominiki Knapik. Więc tak wygląda nasz repertuar w tym takim głównym nurcie. Chciałbym powiedzieć też o takich dodatkowych projektach, które już uruchomiliśmy i które są dla nas szalenie istotne. Pierwszy projekt to jest projekt działań okołopremierowych. Będziemy starali się każdą premierę wzmocnić działaniami, które Państwu, widzom, nam będą dawały trochę szerszy kontekst w stosunku do spektaklu niż sam spektakl. I tak w przypadku Księcia Niezłomnego, który, jak mówiłem, premierę ma 29 października, czyli dzień wcześniej, w czwartek, zapraszamy na dwa takie działania. Po pierwsze, o godzinie 18 na małej scenie odbędzie się spotkanie z autorem książki Świadek, Robertem Rien. Jest to książka, w której Robert Rien opisuje swoje wyjście ze wspólnoty Świadków Jehowy. Jakby mamy taki pomysł, że Robert opowie trochę o swojej niezłomności, o niezłomności człowieka, który wychodzi z dość trudnego mentalnie zdarzenia religijnego po to, żeby się w stosunku do tego nie godzić. I wiedząc, jakie są konsekwencje podejmuje ten krok i myślę, że nam trochę o tej niezłomności opowie. Pewnie Państwo tą książkę znają, ona zrobiła dość duże zamieszanie ostatnio. Rozbudziła też temat Świadków Jehowy, ten temat gdzieś cały czas wraca w różnych gazetach i mediach. Przyglądamy się tej wspólnocie teraz z innej perspektywy. A o godzinie 20 na scenie kameralnej nasza aktorka Agnieszka Skrzypczak wykrzyczy swoją niezłomność rockowej piosenkarki. Chciałem powiedzieć, nie wiem czy Państwo wiedzą, Agnieszka Skrzypczak oprócz tego, że jest wybitną aktorką, jest również frontmenką grupy rockowej, która się nazywa Pink Roses. I na scenie kameralnej o godzinie 20 Pink Roses zagra, a Agnieszka wykrzyczy o swojej niezłomności. Te projekty będziemy starali się kontynuować przy każdej premierze, właśnie po to, żeby pokazać, że praca nad spektaklem jest też dzisiaj pracą nie tylko nad tekstem, ale przede wszystkim nad kontekstami, które ten tekst może nieść. A teraz jeszcze o dwóch takich projektach, które nas bardzo cieszą, chociaż są dla nas trudne i powodują dreszcz emocji. Pierwszy projekt rozpoczniemy, zainaugurujemy 3 października na spektaklu Baba Chanel. Jest to projekt, który nazywa się Spektakl dla sąsiadów. Zaprosimy indywidualnie najbliżej nas mieszkających mieszkańców z ulicy Jaracza, z ulicy Kilińskiego, z ulicy Wschodniej i z ulicy Włókienniczej, proponując im przyjście do nas do teatru i oferując im bilet, który
w przeliczniku i w informacjach, które dostaliśmy od tych mieszkańców, został wyceniony na 2 piwa, czyli to jest specjalny bilet, który będzie kosztował 6 zł. W tym tygodniu rozpoczynamy akcję, która się nazywa Od drzwi do drzwi. Będziemy chodzić do tych mieszkań i będziemy zapraszać na ten spektakl. Chcemy ten projekt potem kontynuować co miesiąc, wyznaczając jeden spektakl, gdzie nasi sąsiedzi mogą spokojnie przyjść i zobaczyć przede wszystkim, jak my wyglądamy, a my zobaczymy, jak oni wyglądają, jakoś wspólnie wejść w dialog. To już za chwilę, a w listopadzie, właśnie jesteśmy po długich rozmowach, chcemy rozpocząć taki projekt spektaklu, który będzie można zakupić sobie do domu. Spektaklem, który do tego szlachetnego celu wyznaczyliśmy, jest spektakl Gabrysi Muskały Podróż do Buenos Aires. Pomysł polega na tym, że każdy z widzów albo grupa widzów będzie mogła sobie wykupić ten spektakl do swojego mieszkania i my tam ten spektakl zagramy. Ucieszę wszystkich, aktorki, teatru i widzów. Siedzimy teraz i zastanawiamy się, jak to zrobić technicznie, ponieważ oczywiście problemów technicznych będzie co niemiara, ale tym bardziej nam się ten pomysł podoba. Ale liczymy też na to, że wzorem paru innych miast Łódź znajdzie się w gronie takich miast, które zechcą zaprosić grupę teatralną, jedno, dwu, trzy, czteroosobową, do swojego domu i w elitarnym gronie obejrzeć elitarny spektakl. Proszę Państwa, a to wszystko w 127 sezonie istnienia Teatru imienia Stefana Jaracza. Chciałem powiedzieć, że to, że Państwa przeprowadzaliśmy przez scenę i pokazywaliśmy zwłokę, to właśnie po to, żeby teraz połączyć sobie teatr w domu ze zwłoką. Ten spektakl też można do siebie zaprosić. Wiedzą Państwo, jak wygląda. Myślę, że też jest dobrą propozycją. A propos zwłoki, to jeszcze jedna informacja, którą chcemy też przekazać. W czwartek, 17 września, inaugurujemy sezon artystyczny, 127 sezon artystyczny 2015-2016, my spektaklem Zwłoka, który zakończy się podziękowaniem dla dyrektora Zawodzińskiego za 23 lata jego dyrektury. Będzie to podziękowanie zarówno od nas z zespołu, jak również od pana marszałka, który zaszczyci nas obecnością na tym spektaklu, więc też Państwa zapraszamy na spektakl i na spotkanie z Waldemarem Zawodzińskim, również w temacie jego bycia w Łodzi. Wziąłem oddech, bo jeszcze chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza to jest to, co tutaj jest koło mnie. Zdecydowaliśmy się też na zmianę szaty graficznej, czy jak to się też ładnie teraz mówi, komunikacji wizualnej teatru. Od tego sezonu odpowiedzialny za to jest Jakub Wojnarowski, tegoroczny laureat paszportu polityki, artysta, grafik, który już zaproponował nam layout repertuaru i tego właśnie plakatu, w którym mogą Państwo przeczytać o naszych nowościach. Będzie również przygotował plakaty i programy do każdego z naszych spektakli. Natomiast serwis fotograficzny połączony z wykonaniem Galerii Aktorów, która też zostanie wykonana na premierę 30 listopada. Będzie to nam robiła Magda Hickel, która będzie obsługiwać wszystkie premiery. Tym samym to są nasi kolejni współpracownicy w tym sezonie. Ja mam jeszcze dużo do powiedzenia, ale tak myślę, że lepiej będzie może, jak dam teraz Państwu możliwość, czy mają Państwo jakieś pytania do dyrektora, do mnie, do naszych realizatorów, którzy tu przyjechali, ogólne, szczególne, szczegółowe.